Wśród młodych ludzi poezja nadal cieszy się zainteresowaniem. Jest wiele osób, które znajdują w sobie tę wrażliwość i ciekawość świata, aby pisać naprawdę piękne wiersze. Na pewno znajdą się takie osoby jak właśnie my, moje koleżanki, które kochają to, co robią. Tak samo moi przyjaciele lubią słuchać tego, co tworzę, więc myślę, że na pewno takie osoby wciąż istnieją. Wiersze zaczęłam pisać, ponieważ odkryłam, że to jest znakomity sposób na uwalnianie swoich emocji, na pokazywanie piękna świata i dostrzeganie go głębiej. Zaczęłam pisać wiersze, aby poradzić sobie z własnymi emocjami i z moją burzą mózgową, która nieraz nie pomagała mi zasnąć i miałam trudny okres w życiu, co zmotywowało mnie, abym pchnęła siebie w górę. Pisanie wierszy jest rzeczą, która może pomóc w radzeniu sobie z myślami, ponieważ można później spojrzeć na nie całkowicie inaczej i zobaczyć i przelać swoje myśli w poetycki sposób. Poezja jest dla mnie w pewien sposobem na radzenie sobie z codziennością, gdyż pomaga uwalniać emocje, pomaga zrozumieć otaczający świat i spojrzeć na wiele spraw z innej perspektywy. Gdy nie potrafię ułożyć sobie myśli w głowie, to pomaga mi to otrząsnąć siebie i zrozumieć swoje problemy. Inspiracją jest dla mnie głównie sztuka, dlatego że zajmuję się rysowaniem i bardzo lubię patrzeć na obrazy, które później mogę w własny sposób zinterpretować i przelać je w poetycki sposób. Inspiracją jest dla mnie w dużej mierze natura, muzyka, przeżycia wewnętrzne, emocje, wszystkie sytuacje codzienne. Inspiracją myślę, że tylko i wyłącznie są dla mnie ludzie. Lubię czerpać z nich myśli i tak jak człowiek wpłynął na mnie, to staram się opisywać. To, co poczułam w danym momencie i co wywarło na mnie głębsze i wrażliwe emocje.